Bardzo dawno temu w pięknym pałacu mieszkał królewicz, który był bardzo niegrzecznym chłopcem. Wszyscy zachodzili w głowę, jak zmienić serce królewicza, ale nikomu nie udało się tego dokonać. Pewnego ranka do drzwi pałacu ktoś zapukał. Leonardo, Izoldo, no gdzie ta służba? Jak są potrzebni, nigdy ich nie ma. No gdzie oni się podzieli? Ktoś pukał do drzwi, ktoś wszedł. Witaj, królewiczu. A ty kim jesteś? Nikt cię tutaj nie zapraszał. Wynoś się stąd. Złe masz serce. Zimne i nieczułe. Ta oto kula. Przypominać ci będzie o tym, że na złych ludzi przychodzi kres. Zabieraj tą kulę. Ta oto kula będzie codziennie tracić swój blask, przypominając ci o nadchodzącym końcu czaru. Jeśli do 18 roku życia nie poznasz miłości i wrażliwości, twoje życie zgaśnie, a ty zostaniesz bestią na zawsze. Nie. Nie. Co ona mi zrobiła? Co ona mi zrobiła? Rzuciła ci stan. Jak ja wyglądam? Przeklęta wróżka. Leonardo! Leonardo, gdzie jesteś? Przyjdź tu. Tutaj jestem, wielmożny panie. Powiedz mi, Leonardo, czy ja naprawdę tak strasznie wyglądam? No, panie, trochę się zmieniłeś. Izoldo, nie wierzę tobie. Izoldo! Już biegnę, królewicz! Co się stało? Dlaczego jesteś taka wystraszona? Bo tak jakoś inaczej wyglądasz, panie. To ta wróżka rzuciła na mnie czar. I co ja teraz zrobię? Musisz spełnić wolę wróżki. Ale jak? Pomień swe serce. Spraw, by cię ktoś pokochał. Mijały lata. Bestia mieszkała w ponurym zamku, otoczona ciemnością i smutkiem. Towarzyszyły jej tylko zwierzęta. Pies Leonardo i mysz Izolda. Jednego zimowego wieczoru do komnaty bestii przybiegł zziajany Leonardo, wołając. Panie! Panie! Na dziedzińcu zamku leży siwy staruszek. Cały zmarznięty. Człowiek tutaj? No. Jesteś pewny? No tak, panie. Obwąchałem go i chyba jeszcze żyje. Siwy staruszek. Tak, jeśli tak. O nim myślę, chodź, biegnijmy. Biegnijmy. Co się dzieje? Dlaczego bestia tak szybko wybiegła? A Leonardo? Gdzie on jest? Leonardo, piesku! Gdzie jesteś? Nic nie rozumiem. Ale może wy dzieci powiecie mi, gdzie jest bestia i Leonardo? Co takiego? Bestia i Leonardo poszli szukać siwego staruszka, tak? Nie do wiary. Co to się stało, że bestia zaczęła przejmować się ludzkim losem? Ale, drogie dzieciaki, ciekawa jestem, co to za siwy staruszek zabłąkał się do naszego zamku? O, cicho, patrzcie, idą. Izoldo, nie trzęs się tak. Przynieś mu coś do jedzenia i do picia. Już przecież wiecie, biedak słowa nie może wypowiedzieć. A ty, Leonardo,
Zaopiekuj się nim. Trzeba mu pomóc. Tak to siwy staruszek dochodził do zdrowia w zamku bestii. Myszka Izolda codziennie przygotowywała mu posiłki. Pies Leonardo czuwał całymi dniami przy nim, nie spuszczając go z oka. A bestia doglądała, by niczego mu nie zabrakło. Kiedy staruszek nabrał sił, opowiedział im o tym, jak to co roku wybiera się w daleką podróż, rozdając wszystkim dzieciom prezenty. Tym razem chciał dotrzeć do pewnej dziewczynki imieniem Dobruszka, która nie miała nikogo na świecie. Niestety, wielka zamieć śnieżna i brak sił nie pozwoliły mu dotrzeć do dziewczynki. Słuchając tych opowieści, bestia wzdychała, próbując sobie wyobrazić Dobruszkę. Dobruszka, jaka ona musi być piękna. Ona może być twoją ostatnią szansą. Przecież ona jest piękna, a ja jestem bestią. Słyszałam, że ona ma dobre serce. A tacy ludzie patrzą sercem, nie oczami. Niewiele ci czasu zostało. Popatrz na kulę. Ona codziennie traci swój blask. Mnie wystarczą moje marzenia. I dlatego zatrzymam tego staruszka, żeby słuchać jego opowieści. Nie czyń tego. Ten staruszek musi dotrzeć się do wszystkich dzieciaków. Pewnie masz rację, Izoldo. Dobrze. Zatem przygotuj mi coś do jedzenia i do picia na drogę. Leonardo, pomóż staruszkowi. A ja tymczasem odpocznę sobie. I mam nadzieję, że będę śnił o pięknej Dobruszce. To fajnie, że zasnął. Niech śni o Dobruszce. I niechaj ten sen trwa jak najdłużej. Dlatego przywołam zamkowe rusałki, aby zatańczyły. A ja tymczasem pobiegnę przygotować staruszka do drogi. Thank you.
piękny sen. W zamku były tańce, był radośny i kolorowy. Wszystko bym oddał za ten sen. Bestia, bestia. Znalazłem pod zamkiem dziewczynkę. Mówi, że ma na imię Dobruszka i że szuka siwego staruszka. Dobruszka? To niemożliwe. Ty rzeczywiście jesteś Dobruszką, o której opowiadał siwy staruszek. Tak, to ja nią jestem. Dobruszko, zamieszkaj w moim zamku. Tutaj? Ja nie chcę mieszkać w twoim zamku. Ja znalazłam się tutaj zupełnie przypadkiem. Zabłądziłam. Szukałam takiego siwego staruszka, który nie dotarł do mojego domu. Bardzo się o niego martwię. Dobruszko, dobrze trafiłaś, bo ten staruszek mieszka u nas. Już go nie ma. Wysłałam go w dalszą drogę. Izoldo, mówiłem ci, żeby go zatrzymać. Widzisz, co narobiłaś. Ojej, i co ja teraz zrobię? Bez siwego staruszka na pewno nie wrócę do domu. Ale zaraz właściwie to ja nie wiem, jak mam wrócić do swojego domu. Ja nie mam się gdzie teraz podziać. Dobruszko, jeszcze raz cię proszę, zamieszkaj w moim zamku. Będzie ci tu dobrze. Dobruszko, zostań u nas. Jest zima, drogi zasypane. Jak teraz wrócisz do domu? Ja nie chcę tutaj zostać. Leonardo ma rację. Minie zima i wrócisz do siebie. A tymczasem przyjrzyj się uważnie bestii. No wcale nie jest taki zły. No może macie rację, ale ja i tak boję się tej bestii. Zostań u nas. Jeśli zostaniesz, nie będę ci się pokazywał. Żebyś mogła tutaj spokojnie, bez strachu zamieszkać. Jeśli tak mówisz, no to chyba mogę tutaj zamieszkać. No to chodź, przygotujemy ci pokój. I tak Dobruszka zamieszkała w zamku bestii. Mijały dni, tygodnie i miesiące. Dobruszka czuła się coraz pewniej i coraz to odważniej przechadzała się po zamkowych komnatach. Ciągle jednak rozmyślała o siwym staruszku i liczyła dni, kiedy wreszcie nadejdzie pora, by mogła opuścić to straszliwe zamczysko. Tymczasem bestia obserwowała Dobruszkę przez tajemnicze okno, nie mogąc się nacieszyć jej widokiem. Pewnego dnia, chyba z tęsknoty, Dobruszka zachorowała. Wzywano różnych medyków, ale żaden nie potrafił jej pomóc. Myszka Izolda i pies Leonardo byli bezradni, więc poprosili bestię, aby się nią zaopiekowała. Potwór codziennie przynosił Dobruszce jedzenie. Opowiadał różne historie. Uczył tańczyć z zamkowymi rusałkami. Aż wreszcie Dobruszka zaczęła się uśmiechać i przychodzić do zdrowia. Widząc to, bestia z jednej strony cieszyła się, a z drugiej stawała się coraz to smutniejsza, bo zdawała sobie sprawę z tego, że Dobruszka w końcu opuści zamczysko i pozostawi po sobie tylko wspomnienie. Podobnie rozmyślała Dobruszka.
której jakoś nieśpieszno było do odejścia z zamku. To wróżka. Ale któregoś dnia bestia postanowiła przypomnieć Dobruszce o tym, że w każdej chwili może opuścić zamek. Dobruszko. Tak? Jeśli chcesz, możesz opuścić zamek. Nie będę cię dłużej zatrzymywał. Ależ... Dziękuję ci, bestia. Twoje oczy są zwierciadłem twojej duszy. Zatrzymać. Leonardo! Leonardo, piesku, gdzie jesteś? Leonardo, musimy natychmiast coś zrobić!
Leonardo! 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 Co się dzieje? Dlaczego tak krzyczysz? Jak to, co się dzieje? Nie widzisz, że czas bestii się kończy? Popatrz na kulę! Wyraźnie traci swój blask. A jeszcze do tego wspaniałomyślnie wypuścił Dobruszkę. Musimy coś zrobić, żeby Dobruszka tutaj wróciła. No tak, zróbmy coś. Tylko jak to uczynić? Ojejku, no nie mam pojęcia. Chociaż już wiem. Sprowadzimy do zamku zamkowe rusałki. Tylko one zachwycały Dobruszkę swoim pięknym tańcem i śpiewem. Rzeczywiście, że też na to nie wpadłam. Rusałki, tylko one pomogą nam sprowadzić Dobruszkę do zamku. Dzieciaki kochane, a może wy pomożecie nam przywołać zamkowe rusałki? No to świetnie, powtarzajcie za nami. Rusałeczki me kochane. Przybywajcie na wezwanie. I wybierzcie taką dróżkę. By sprowadzić tu Dobruszkę. Jeszcze raz, troszkę głośniej. Rusałeczki me kochane. Przybywajcie na wezwanie. I wybierzcie taką dróżkę. By sprowadzić tu Dobruszkę. Słysząc tak piękną muzykę, nie mogłam nie wrócić do zamku. Musiałam tu przybyć, musiałam zobaczyć te piękne tańce i spotkać się z rusałkami. To było cudowne. Ale powiedzcie mi, gdzie jest bestia? Zamknął się w komnacie i myśli o tobie. Tak bardzo mu się podobasz, ale nie ma odwagi powiedzieć ci o tym. Dobruszko, może zaczekaj tu na nas chwileczkę. My zaraz pobiegniemy po bestię, a gdy go przyprowadzimy, ucałuj go na pożegnanie. Wiem, że to będzie trudne,
ale sprawisz mu tym ogromną radość. Tak też uczynię. Nie zdążyłam się z nim pożegnać. To było tak szybko. Zaskoczył mnie bardzo nagłą decyzją o uwolnieniu. Zaraz wrócimy. Dobrej wróżki. Odmienił moje serce. Teraz nikt i nic już nas nie rozdzieli. I jak to w bajkach zwykle bywa, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Siwy staruszek uratowany przez bestię i jego przyjaciół zaraz do was przyjdzie, drogie dzieciaki, ale czy wy byłyście grzeczne? Może poprosicie ze mną świętego Mikołaja, żeby tutaj zaraz do was przyszedł, tak? To powtarzajcie za mną. Święty Mikołaju. Święty Mikołaju. Mikołaju święty. Przynieś nam dzisiaj. Wspaniałe prezenty. Jeszcze raz może powtórzycie. Święty Mikołaju. Święty Mikołaju. Mikołaju święty. Przynieś nam dzisiaj wspaniałe prezenty. Przynieś nam dzisiaj wspaniałe prezenty. Przywiozłem wam prezenty, goście pisali listy. Listy dostałem z całego świata i wybrałem się w daleką podróż do Łańcuta.